Cześć, witajcie w Science in Progress, w kolejnej części analizy wymagań egzaminacyjnych. Zabieramy się za punkt ósmy, niemetale. I podpunkt pierwszy, zdający, opisuje podobieństwo we właściwościach pierwiastków w grupach układu okresowego, zmienność w okresach wskazuje położenie niemetali. Weźmy sobie tutaj układ okresowy, nam się przyda, taki troszkę pomniejszony, ale tylko po to, żebyśmy mogli zmiany opisać, jakie tutaj zachodzą w grupach, w grupach są pierwiastki generalnie podobne z powodu swojej podobnej, analogicznej konfiguracji, prawda? Na przykład w grupie pierwszej jest to ns1, w grupie drugiej ns2 konfiguracji walencyjnej, chociaż też jest w grupach jakaś zmienność i to właśnie w niemetalach widać szczególnie, bo tak jak, że najpierw sobie troszkę powiększmy, tak jak na przykład w grupie pierwszej i drugiej to już one się pojawiły wcześniej przy metalach mówiliśmy o litowcach i berylowcach, to tak jak tam mamy do czynienia z metalami faktycznie i te pierwiastki są podobne, no tutaj beryl jest tym troszeczkę odmieńcem, jako ten amfote amfoteryczny pierwiastek, pozostałe będą podobne, będą metalami, to tak w grupach niemetali, które tu generalnie niemetale mamy tutaj, prawda, w tym miejscu, gdzie jeszcze wodór, tak, jeszcze wodór też, do niemetali byśmy zaliczyli, to tak, w tych grupach już od 13 do 17, to już te podobieństwa nie są takie wyraźne. To znaczy, na przykład w grupie, w grupie choćby 16 w tlenowcach mamy pierwsze cztery, to są niemetale. Polon już jest pierwiastkiem metalicznym. Stany skupienia tam się też zmieniają. No, grupa 17, choćby mamy tutaj wszystkie trzy możliwe stany tu skupienia w warunkach normalnych: fluor, fluor i chlor to będą oczywiście gazy, brom, ciecz, a jod, a stat, ciała stałe. Także tutaj tych podobieństw, te podobieństwa to, to jest z nimi różnie pod względem pod względem tutaj właściwości, ale da się zauważyć prawidłowości i też na pewno nie można powiedzieć, że w grupie na przykład 17, mimo że tam są zmienne właściwości choćby stany skupienia, to że tam te właściwości są zupełnie różne. No bo tak to też nie powiemy oczywiście. No tutaj w tych grupach 13, 14, 15 tam to dolna część grupy jest faktycznie metalicznymi pierwiastkami, górna niemetalicznymi. Natomiast 17 mimo różnych właściwości fizycznych, to chemiczne właściwości będą stosunkowo podobne, prawda? bo to będą nie metale, wodorki będą miały podobne właściwości, wykazywały właściwości kwasowe, więc tutaj te prawidłowości, podobieństwa jakieś znajdziemy, ale zmiany też są. Zmiany też są i za chwilę sobie też opiszemy, co tutaj jest, jakie, jakie cechy się tutaj zmieniają. W grupie. I zobaczmy, co się tutaj zmienia na wybranych kierunkach. Ja już to od razu napisałem i teraz króciutko tylko powiem o co tutaj chodzi. Wybrałem akurat takie kierunki w dół grupy w okresie w prawo i po przekątnej w górę. I tutaj sobie zobaczymy zaraz co rośnie, co maleje w tych kierunkach. Oczywiście kierunki można by wybrać też inne, bo można by w górę grupy. Wybrać kierunek i odpowiedzieć wtedy, że na przykład elektroujemność rośnie w górę grupy, prawda? To jest kwestia tutaj, tego co wybierzemy i cechy, jakie tutaj wypisałem, to są takie, takie jedne z ważniejszych cech i pierwiastków ich właściwości, które w tych grupach się zmieniają. No to zajmijmy się może najpierw tutaj, tutaj tym, tym kierunkiem co rośnie w dół grupy. W dół grupy oczywiście rośnie liczba powłok, metaliczność i promień atomowy. To jest, to jest tutaj jasne: no, liczba powłok elektronowych, promień atomowy to są powiązane wielkości ze sobą. One będą rosły, bo powłok jest coraz więcej. Metaliczność też się zmienia, to z kolei możemy powiązać z malejącą elektrojemnością, także jest to, jest, są to cechy ogólne. Aha, jeszcze jedna sprawa. Tutaj pamiętajmy, że zawsze jakieś wyjątki znajdziemy, prawda? Od tych reguł. W grupach, w grupach głównych może nie, ale w, choć też, też, jakbyśmy dokładnie się przyjrzeli, to gdzieś tam jakąś, jakąś, jakiś wyjątek można znaleźć. W grupach pobocznych te wyjątki są widoczne dosyć mocno, na przykład związane z elektrojemnością, choćby, czy tutaj z tymi promieniami. Promieniami atomowymi. To też nawet w grupach jest, jest widoczne przy siarce, przy fosforze. Ehm, także, także tutaj no, w, są wyjątki, są wyjątki, ale te prawidłowości e, daje się zauważyć, i ogólna tendencja jest taka, jako tutaj, jaką tu przedstawiliśmy. Co maleje w dół grupy? W dół grupy maleje elektroujemność i niemetaliczność. No jest to. Jest to odpowiednik rosnącej metaliczności. Tutaj no, w grupie pierwszej, pomijając ten wodór, nie metali nie mamy, ale pamiętajmy, że te zależności są ogólne dla całego układu, więc stąd też to te pojęcie można tutaj, można tutaj umieścić. No i też w grupie, nawet pierwszej, jeżeli mamy faktycznie metale, no to. Wśród tych, wśród tych typowych metali, i tak na przykład te z dołu grupy są jeszcze bardziej, to typowość metali jest jeszcze bardziej zaznaczona niż w tych, w tych z góry. No to też w grupie drugiej widać wyraźnie ten beryl, już wspomniany amfoter, a pozostałe są metalami, więc tutaj widać, że metaliczność ewidentnie rośnie. Dobrze, tutaj weźmy sobie teraz ten kierunek w prawo. Jeśli chodzi w prawo, co mamy za wzrost? Liczba elektronów walencyjnych, no to też jest myślę tutaj jasne. Elektroujemność rośnie tutaj w okresie, w prawo i niemetaliczność. No, im jesteśmy dalej w układzie okresowym, w okresie w danej grupie, tym pierwiastek jest bardziej niemetaliczny. Czyli też wtedy będzie malała metaliczność oczywiście i malał będzie promień atomowy to jest to może dziwić dlaczego tak jest od tego są wyjątki też ale to może dziwić czemu generalnie promień atomowy w okresie maleje no bo to że rośnie w grupie to jest jasne bo przybywa powłok ale czemu maleje to też warto sobie o tym to wyjaśnić króciutko. otóż pamiętajmy że w okresie jeżeli się przemieszczamy na przykład lit beryl bor węgiel i tak dalej to liczba powłok pozostaje bez zmian, bo te pierwiastki mają dwie, dwie powłoki elektronowe, i liczba ich pozostaje bez zmian. Dokładamy tam co oczywiście elektronów, ale rośnie też ładunek jądra, i to się to tak można wytłumaczyć, że rosnący ładunek jądra powoduje, że te elektrony są silniej przyciągane, i przez to ten atom jest mniejszy. Wraz ze, z rosnącą liczbą atomową, no i tutaj potem przy przejściu do następnej powłoki, oczywiście, następuje wzrost, i to jest już wzrost dosyć duży, a potem znowu spadek do do, tej, do końca okresu, i potem znowu, znowu wzrost. Dobrze, no to mamy tutaj, i teraz ten kierunek tutaj skośny, akurat w górę, tutaj co rośnie. Rośnie elektroujemność, rośnie niemetaliczność, stąd też, no to jest połączenie, prawda, tych, połączenie tych cech z grup i z okresów. Tutaj ewidentnie widać po tym, że najbardziej metalicznym pierwiastkiem będzie cesfraz, najbardziej niemetaliczny będzie fluor. A co maleje w tą stronę? W tą stronę maleje metaliczność, maleje metaliczność. Po, w, tym, w tym kierunku tak to tutaj wygląda. Dobrze, przejdźmy do, przejdźmy do zagadnienia drugiego. E, zagadnienie drugie. To już nie jest nam potrzebne. E, pisze równania reakcji ilustrujących typowe właściwości chemiczne niemetali, w tym reakcji tlenu i tutaj te reakcje są wymienione. No to wypiszmy sobie tutaj jakieś przykładowe reakcje takie, e, na które warto Tutaj by było zwrócić uwagę. Tutaj część z nich już pojawiała wcześniej, także no tutaj zobaczmy, co tutaj by od nas chcieli. Reakcje tlenu z metalami. Tu akurat te metale, które są wymienione w tym nawiasie, no takie są, to ich się tutaj trzymajmy. To są typowe reakcje tlenu z metalami. Zobaczmy, że tutaj nie wymieniono na przykład potasu czy. Sodu, to tam mówiliśmy o tym, że tam mogą te nadtlenki powstawać, prawda? Tutaj mamy te metale, które reagują z tlenem typowo, dając po prostu odpowiednie tlenki. No tutaj jedyne co to musimy się bilansu trzymać, żeby to się zgadzało. Weźmy sobie jeszcze jakiś glin, na przykład, to już od razu tutaj jest ta reakcja do dwóch. AL2O3. No i tak by to wyglądało. Z niemetalami, z niemetalami, no to tutaj też te pierwsze są jasne. C plus O2 daje CO2. Dla siarki analogicznie, choć może powstawać też tlenek siarki 6, ale to jest potrzebna reakcja, ją się zawsze zapisuje dwuetapowo i ta druga jest z katalizatorem do z SO2 do SO3 z wodorem to tutaj tylko dla formalności prawda zobaczmy tu oczywiście powstaje woda i tu by były dwójeczki potrzebne no i z fosforem o fosforze tutaj warto wspomnieć fosfor, fosfor jest no tu może powstawać mogą powstawać tlenki na przykład P2O5 czy P2O3 czyli tlenek fosforu choćby 5 czy 3, ale więc tutaj tutaj zależy to, od, zależy to od warunków ale pamiętajmy, że te tlenki występują w postaci dimerów i tutaj często można zapisać w reakcji jako P4O10 na przykład jeżeli mamy otrzymać ten, ten P2O5 tak, i to by wyglądało wtedy to by wyglądało wtedy tak Dobrze, to to mamy, to to mamy tutaj. Potem jest wodór z niemetalami. Wodór z niemetalami to też te, co są wymienione, to są takie raczej standardowe reakcje. Wodór z chlorem, no to jest oczywiście HCl, wodór z azotem. No dobra, azot z wodorem to jest oczywiście amoniak. To jest reakcja, która często się pojawia. Ona jest bardzo mocno eksploatowana w różnych zadaniach, w różny sposób, a to dlatego, że tutaj mamy szerokie pole do popisu, jeśli chodzi o równowagi chemiczne. Są też w ogóle reakcje równowagowe w tym przypadku, ale to już powiedzmy, nie będziemy tutaj się na tym teraz skupiać. Pamiętajcie, że jeżeli nie jesteśmy pewni, to nie róbmy strzałki w dwie strony, bo brak strzałki w dwie strony to nie jest błąd. Według kluczy wszelkich, a dopisanie jej tam, gdzie być jej nie powinno, to już błąd jest. Więc nie jesteśmy pewni, to nie robimy w dwie strony. Te są reakcje równowagowe, ale to już jak nigdzie nie piszemy tego w tym przypadku, to nie będziemy pisali. Co tutaj jeszcze? Azot, no to już tu wypisałem. No i z siarką też standardowa reakcja, to już myślę, że z wodorem to, to starczy. Z bromem też, z tlenem już była. Także tutaj nie ma żadnego zaskoczenia, i teraz z tymi metalami, reakcje z metalami, tu sobie weźmy, wypiszmy kilka. Na przykład sód i chlor, sód i chlor, powstaje tu NaCl, reakcja dosyć gwałtowna. Dlatego, że obaj partnerzy są reaktywni, także reakcja będzie gwałtowna tutaj w tym przypadku. Co jeszcze tutaj można by napisać? Na przykład potas plus siarka daje nam K2S. Tu by była potrzebna dwójeczka. I jeszcze to, co też się pojawiło wcześniej, już przy, przy metalach, ale jeszcze raz na to zwrócę uwagę, żebyśmy o tym pamiętali. Mieć mieć z Cl2 reaguje dając CuCl2, czego nie było przy reakcji z HCl. -em. No i tutaj mamy jeszcze żelazo, żelazo z chlorem też reaguje dając FeCl3, czego z kolei nie było znów z HCl, bo z HCl żelazo dawało FeCl2. Czyli też tutaj pewna różnica jest, pewna różnica jest. Dobra, no to, to OK. Reakcje mamy, napisaliśmy równania, a tak w punkcie stało, więc, więc to już myślę, że jest zaliczone. Trzeci punkt. Planuje doświ opisuje doświadczenie, w wyniku którego można otrzymać wodór. No i dobrze, no to wypiszmy sobie tutaj, wypiszmy sobie reakcje, w których można otrzymać wodór. I mniej więcej naszkicujmy się sobie, jakie to doświadczenie może być. Załóżmy sobie, znaczy tak, to no najpierw może dwie reakcje. Pierwsza reakcja tutaj jest wymieniona, no na przykład jest to metal aktywny z wodą. No to mogła to by być reakcja prowadząca do otrzymania wodoru, na przykład sodu z wodą. Ym, I to jest NaOH plus wodór i tu oczywiście... Bilansik i wodór mamy. Wodór się tu widzę schował to go tutaj o, teraz go widzimy. E, mamy wodór, i, e, i no to jest pierwsza reakcja. Drugą reakcję otrzymywania wodoru, na przykład, może to być cynk z kwasem solnym z tego drugiego typu, który tutaj chcą, daje nam ZLCL2 plus też wodór e, i tu dwojeczka. I do doświadczenia, akurat tu w obydwu przypadkach mogłoby być wykonane, identyczne w sumie, tylko że to drugie byłoby o tyle lepsze, że ono by nie było takie gwałtowne, bo pierwsza reakcja to jest reakcja metali aktywnych z wodą jest gwałtowna i tutaj no należałoby to dosyć sprawnie przeprowadzić. Lepiej chyba to drugie sobie tak w praktyce przynajmniej zrobić, bo ono nie jest aż takie gwałtowne, jeżeli jeszcze byśmy wzięli sobie. Kwas, który jest niezbyt stężony, no to, to faktycznie ta reakcja by jakiś czas biegła, i np. nie cynk w, w proszku, tylko w takich jakichś większych granulkach, czy, czy nawet blaszkę. No to wtedy to idzie wolniej i dobrze, bo wtedy to jest łatwiejsze do opanowania. Jak to można by na przykład zrobić? Jak narysować, no choćby w ten sposób, że mamy powiedzmy sobie kolbę, tutaj wiecie ten rysunek jest Czysto Schematyczny Mamy kolbę W kolbie na przykład mamy Mamy Roztwór HCl Prawda Roztwór HCl Obok przygotowujemy krystalizator Z wodą i Probówkę. Wodór jest gazem lżejszym od powietrza, więc i nierozpuszczalnym w wodzie to tutaj bardziej ta cecha by była istotna, czy bardzo słabiutko rozpuszczalnym, więc tutaj spokojnie możemy wykorzystać ten, ten, to wodne zamknięcie, prawda? I tutaj koreczek, koreczek z rurką wprowadzamy do znaczy koreczek w kolbie i rurkę wprowadzamy do do H2, bo tutaj damy jeszcze cynk oczywiście do, do, do kolby. I wodór nam się tutaj produkuje. I to by mógł być taki prosty schemat doświadczenia. Możemy go troszeczkę jeszcze tutaj u, u, urozmaicić i na przykład zrobić tutaj po tej stronie lewej coś takiego jeżeli ktoś już by chciał bardziej prawa strona byłaby identyczna bo ten wodór tak możemy zbierać ale moglibyśmy na przykład zrobić tutaj też kolbę o tutaj zrobić kolbę tutaj wylot tej korby wprowadzić do probówki a tutaj dać wkraplacz wkraplacz z kwasem tu jest oczywiście wtedy koreczek no, moje rysunki nie są za piękne, ale tutaj o schemat tylko chodzi. I tu dajemy wtedy cynk, prawda, a tutaj mamy wtedy kwas, roztwór kwasu. No i jeżeli, jeżeli odkręcamy koreczek, to sobie kwas kapie na kolbę, znaczy na cynk do kolby i wodór się odprodukuje, powstaje i zbieramy go w, w, w tej probówce. W ten sposób można otrzymywać gazy, które są nierozpuszczalne w wodzie. W ten sposób nie dostaniemy amoniaku. Pamiętajmy o tym, że amoniak, jeżeli mielibyśmy otrzymywać, tu akurat nie ma nigdzie otrzymywania amoniaku, ale jeżeli byśmy mieli, to nie otrzymamy go w ten sposób. Nie da rady, bo amoniak się świetnie w wodzie rozpuszcza i tutaj on by nam się nie, nie, nie powstawał, znaczy powstawać by powstawał, jeżeli mielibyśmy na przykład jakiś rozkład soli czy jakieś wypieranie z na przykład e, wodorowęganu e, amonu, czy z azotanu amonu, zasadą e, powstawałby ten amoniak, ale on by się w wodzie rozpuszczał, i, no i wtedy byśmy go nie otrzymali. Tak. E, wodór jest nierozpuszczalny w wodzie, więc tak można wodór zbierać, tlen tak można zbierać, bo tam dalej też jest doświadczenie jakieś o tlenie. E, to też w ten sposób byśmy mogli ten tlen zbierać. Dobra, ok. No to mamy, no to mamy wodór, mamy wodór, jakiś tutaj schematyczny rysunek. Ja myślę, że taka ta kolba z zamknięciem też wystarczy, nawet probówki, czasami te doświadczenia można zobaczyć, że one są po prostu robione w probówkach z, e, i korek z rurką odprowadzającą i tyle. To jest nawet jeszcze prostsze niż, niż kolba, tylko że w takiej probówce no to mm, też objętość jest jakaś ograniczona, więc z to jest to zawsze trochę więcej możliwości. No ale tutaj już nie, nie, nie o to chodzi przecież. I dobrze, zadanie. Podpunkt czwarty planuje, opisuje doświadczenie, którego, którego przebieg wykaże, że brom jest pierwiastkiem bardziej aktywnym niż jod, a mniej aktywnym niż chlor. No i tutaj mamy porównanie, porównanie aktywności w grupie. Tak jak w przypadku metali, aktywność w tych dwóch pierwszych grupach rosła w dół grupy, to tak tutaj w przypadku grupy 17. Aktywność rośnie w górę grupy. Tam najaktywniejszy będzie fluor, chlor, a brom, jod będą mniej aktywne. Jod tutaj najmniej z tych wymienionych. No i teraz, jakby to doświadczenie można zrobić? Ono się tutaj opiera na, ono już jest trochę może bardziej skomplikowane niż, niż to przed chwilą. Zobaczmy, jakby to można było do tego podejść. To doświadczenie wymaga już troszkę tutaj więcej miejsca na zaplanowanie, no bo tu porównajmy sobie w takim razie aktywność tych y, trzech pierwiastków, chlor, brom i jod, tak, tutaj przypominam, one występują w cząsteczkach dwuatomowych i y, to doświadczenie akurat, które zaproponuję tu, nie mówię, że to jest jedno jedyne i, i, i innego nie może być, ale to jest doświadczenie, które bazuje na wypieraniu, na wypieraniu Pierwiastka mniej aktywnego przez pierwiastek bardziej aktywny. No i teraz tutaj porównując ze sobą te pierwiastki, potrzebowalibyśmy w sumie aż sześć probówek, bo no każde pary byśmy porównywali. I tak na przykład weźmy sobie tutaj probóweczkę pierwszą, drugą, zaraz napiszemy, co w nich trzeba zrobić. Powiemy sobie trzecia, czwarta, piąta. I szósta. I teraz do y, tych probówek weźmy sobie, że tak. Tutaj w dwóch pierwszych damy roztwór KI. Tu damy roztwór KI w dwóch pierwszych. E, w dwóch tych następnych damy na przykład KBR. Roztwór. Też roztwór KBR. E, prawda, damy tutaj w tych probówkach i w tych probówkach dwóch ostatnich, no brakuje nam jeszcze KCL-u. KCL-u. I teraz będziemy dodawać do tych roztworów e, te pierwiastki, których, no, które nie są w, e, tutaj w, ty, w, w tej probówce nie, występuje, nie występują. Czyli na przykład do pierwszej damy sobie powiedzmy chlor też roztwór wodny, tak, tutaj może być to roztwór wodny, woda chlorowa, no bo gazowego chloru to tak trochę też może i praktycznie nie bardzo niebezpieczne, więc niech będzie, że to też są odpowiednie wody. Tu damy wodę bromową do probówki drugiej, damy wodę bromową. Tu niech będzie, że też damy chlor do probówki pierwszej, sobie wprowadzimy chlor, prawda, też w postaci wody, i tutaj już damy jod, roztwór jodu, czyli jodynę na przykład. Na przykład jodynę albo roztwór jodu w wodzie. Dobra, nazwijmy, że będzie tutaj to jodyna, bo przecież takie coś jest nawet dostępne bez problemu. No i do probówki naszej piątej dajemy brom, roztwór wodny, i tutaj dajemy jodynę. Ok, no i te probówki trzeba powstrząsać. Wstrząsamy, wstrząsamy i e, potem. E, dolewamy, dokładamy tutaj jakiejś fazy organicznej, bo my w jakiś sposób musimy wykryć, jak to czy reakcja zaszła, czy nie. Czy na przykład ten chlor w probówce pierwszej, weźmy, je tu ponumerujmy, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta, czy ten chlor w probówce pierwszej Dał radę wyprzeć J, czy nie. Trzeba jakoś to zauważyć, jakoś to stwierdzić. I teraz, żeby to stwierdzić, my w roztworze wodnym tego nie zobaczymy, bo w roztworze wodnym te pierwiastki tak no, nie bardzo się dadzą rozróżnić pod względem barwy i też nie, 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 niechętnie się one w roztworze wodnym upokazują, rozpuszczają. Także lepiej jest to zrobić w jakiejś fazie organicznej. Czyli po tym, tutaj zmieszaniu tych odczynników, tych roztworów wodnych dodajemy dodajemy jakąś jakiś czynnik, jakąś substancję organiczną i na przykład może to być chloroform. Chloroform jest cięższy od wody, to też warto zapamiętać, że ta warstwa chloroformowa będzie na dole, ona będzie dolna. Także po tym zmieszaniu to powiedzmy mieliśmy krok pierwszy, po w zmieszaniu dodajemy chloroform chloroform do tych probówek. No, tam przykład, nie wiem, taka sama wysokość w probówce, jak było w warstwie wodnej, to już tu mniejsza o to. I potem następnie też wytrząsamy i obserwujemy barwę warstwy chloroformowej. Ten pierwiastek w stanie wolnym, który zostanie wyparty tutaj, na przykład, jeżeli chlor będzie w stanie wyprzeć jod z KI co by znaczyło, że chlor jest aktywniejszy, no to ten jod wtedy zostanie, przeniesie się do warstwy chloroformu, bo tutaj te pierwiastki, jako że w wodzie słabo rozpuszczalne, one się dobrze rozpuszczają w chloroformie i to chloroform jest bezbarwny i pojawienie się pierwiastków w tych chloroformie spowoduje jego zabarwienie. No i jakie byśmy tutaj mieli obserwacje? Jakie mielibyśmy tutaj obserwacje? I tak, obserwacją byłby, było, byłyby barwy tych tutaj warstw chloroformowych, bo to w chloroformie zobaczymy barwę tego pierwiastka, który ewentualnie był wyparty. No i teraz w próbówce pierwszej byłaby to barwa fioletowa. I już zaraz sobie powiemy reakcjami, dlaczego. Barwa fioletowa tej warstwy chloroformowej. W probówce drugiej również jest to fiolet. Również barwa fioletowa. fioletowa. W probówce trzeciej e, byłaby to barwa żółta. Byłoby to żółte. E, w probówce czwartej mamy tutaj fiolet. I już zaraz też powiemy dlaczego. I w probówce piątej mielibyśmy tutaj jest brom i chlor, no to będzie żółte, żółta barwa. I w probówce szóstej będzie to fiolet. Dlaczego tak? Dlaczego takie byśmy to obserwacje musieli poczynić? Otóż w tym szeregu aktywności ta aktywność zmienia się w ten sposób. Najaktywniejszy jest tutaj z tych dwóch chlor, potem mamy brom. I potem na końcu mamy jod. Czyli chlor wyprze zarówno jod z jego soli, stąd barwa fioletowa w probówce pierwszej, jak i wyprze brom z jego soli, stąd barwa żółta w probówce trzeciej, bo tutaj reakcja zaszła i tu też reakcja zaszła. Brom z kolei jest Mniej aktywny od chloru, więc brom nie będzie w stanie go wyprzeć z jego soli. Także reakcja w probówce piątej nie zajdzie, i ten brom, ta żółta barwa, pojawi się tam ze względu na obecność tego bromu, który był dodany. On nie będzie w stanie wyprzeć, wyprzeć chloru z jego soli. E, Okej, okay, tutaj reakcja nie zajdzie, ale brom jest z kolei aktywniejszy od jodu. Więc brom w probówce drugiej wyprze jod z jego soli, i tam będziemy mieli w chloroformie, zarówno w pierwszej, jak i drugiej probówce, będzie ta barwa wynikała z jodu, z obecności jodu. Jod natomiast jest najmniej aktywnym pierwiastkiem z tych trzech i on nie wyprze żadnego. Z tych dwóch swoich kolegów z grupy. Czyli zaró zarówno w probówce czwartej nie wyprze bromu, a ta barwa fioletowa tego chloroformu wynikać będzie z tego, że ten jod, po prostu który w tym chloroformie się znalazł, pochodzi z dodanej jodyny. Jeżeli on pochodzi z dodanej jodyny, to znaczy, że nie przereagował z KBR-em. Prawda? Nie przereagował z KBR-em. Podobna sytuacja w probówce szóstej. Jod z jodyny nie będzie tutaj w stanie. Wyprzeć chloru z KCL-u, i tam reakcji nie będzie, a zabarwienie znów będzie wynikało z tego jodu. Więc tutaj reakcje, które by zachodziły, to by zachodziły tutaj tylko i wyłącznie w probówce 1, 2, 3, w pozostałych nie, ponieważ w pozostałych probówkach dodalibyśmy pierwiastek mniej aktywny do soli pierwiastka bardziej aktywnego. No to napiszmy sobie te reakcje, które tu zachodziły w probówce. Pierwszej, w probówce pierwszej, co my tutaj mieliśmy, chlor i e, Ki, no to mielibyśmy Cl2 plus Ki mm, daje nam KCl plus I2 plus I2, i tutaj byśmy dali dwójeczkę i dwójeczkę. To by było w probówce pierwszej. W probówce drugiej mieliśmy brom i KI, czyli w probówce drugiej sytuacja byłaby taka. BR2, reakcje są analogiczne, także tutaj nie ma co się zastanawiać za mocno. Plus I2 jest potwierdzony fiolet. To jest to, jest to zabarwienie fioletowe. Ten jod, który powstaje w wodzie, to takie tak zabarwienie jest takie, no takie brunatawe, brązowawe. To z tej odwody bromowej też nie bardzo to jest odróżni. Także ta, ta warstwa organiczna jest tu potrzebna, bo wtedy ten kolor się ewidentnie pokaże. I w probówce trzeciej, w probówce trzeciej mamy chlor i KBR. W probówce trzeciej co tu zachodzi? CL2 plus KBR reakcja znów będzie analogiczna. Mamy 2KCL plus. Pr2 i ta barwa żółta będzie wynikała z obecności tego bromu. Oczywiście jak będzie większe stężenia, no to też intensywność może tu się zmieniać jakoś, ale, ale, to mniej więcej opisać można tak. No dobrze. Także tutaj mamy doświadczenie i aktywność. Zobaczmy o co chodzi w punkcie. O co chodzi w punkcie następnym, czyli w punkcie piątym. Opisuje typowe właściwości chemiczne wodorków, pierwiastków 17 grupy, w tym ich zachowanie wobec wody i zasad. Czyli tu by chodziło nam o takie związki jak oczywiście HF, HCL, HBR oraz HI. No tutaj w astatu to nie bierzemy pod uwagę, porównujemy, porównujemy praktycznie zawsze te. No i teraz jeśli chodzi o to, na co by warto tutaj zwrócić uwagę, bo co jest ciekawym w, tych, w tym szeregu? No to pierwsze, pierwsze to, że te są gazami w warunkach normalnych, a HF będzie cieczą. Oczywiście zależy jaka jest temperatura, bo tutaj akurat temperatura wrzenia HF-u to jest około 20 stopni Celsjusza. No w warunkach pokojowych, no to będzie tak zwanych pokojowych, to będzie gaz. A w normalnych, no to normalne to jest 0 stopni, to by była ciecz, bo tutaj no ciśnienie aż takiej dużej różnicy nie ma między pokojowymi a normalnymi. To jest raptem 13-25 hektopaskala, więc tu by tego wpływu nie było. Także no, no zależy w jakich warunkach to odniesiemy. No tutaj jest, jest ta pewna różnica. Wytłumaczyć to możemy tym, że tutaj jest ciecz istnieniem wiązań między cząsteczkami, oddziaływań międzycząsteczkowych. W HF-ie. Dobrze, czyli mamy to. Tutaj na to by trzeba zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o te wodorki, ich otrzymywanie, no to tutaj w każdym przypadku będzie to bezpośrednia reakcja z pierwiastka. Z pierwiastkiem tym, no to weźmy sobie H2 plus ogólnie, niech będzie X2. X2 to będzie oczywiście 2HX. No, i teraz różnica jest też taka, że fluor reaguje tutaj najaktywniej, to jest reakcja silnie egzotermiczna, chlor, ale troszkę słabiej, brom jeszcze słabiej, no i jod najsłabiej. Przy jodzie jest to reakcja najmniej gwałtowna. To pokazuje dobry, dobry, tutaj ten, dobry ten trend do spadku aktywności w tej grupie wraz z rosnącą liczbą atomową. Także to wygląda tak. Dla jodu tutaj też byśmy reakcję tą odwracalną napisali na pewno, bo, bo, bo to jest reakcja odwracalna. Czyli tak, jeśli chodzi o tutaj porównanie. No a właściwości jako takie, no to warto zwrócić uwagę oczywiście, że te fluorki dysocjują w roztworze wodnym. W roztworze wodnym dysocjują, to może zapiszmy tą dysocjację w ten sposób. One dysocjują w roztworze wodnym, i różnica będzie taka, że w przypadku HF-u będzie to kwas słaby. To możemy sprawdzić też przecież w, w tablicy w tablicach chemicznych, tam gdzie są stałe dysocjacje. HF jest kwasem słabym, potem ta moc rośnie: i HCl, HBr, HI to są kwasy mocne. HI jest najmocniejszy. To z kolei wyjaśnimy, mimo, mimo tego, że jod ma najmniejszą elektroujemność tych wszystkich, no ale też jest największy. Ten naj, najmocniejszy, najmocniejszą moc kwasu jodowodorowego wyjaśnimy tym, że atom jodu jest największy, to wiązanie jest najdłuższe z wodorem, najłatwiej ono pęka, no i też trwałością tego i minus, które powstaje, i minus jest trwalsze niż na przykład F, zdecydowanie, ale też trwalsze niż Cl. No bo jako jednoujemny anion, duży, no to ten ładunek jest rozłożony na, na dużej, du, dużym, dużym atomie, no to też nie chce ten J z powrotem tego wodoru, tak można by kolokwialnie powiedzieć. Także tutaj tę moc rosnącą można też w ten sposób wyjaśnić. No i wobec zasad, no to będzie zobojętnianie, no to tutaj myślę, że nie ma co nie ma co pisać tak, także z takich tych chyba ciekawostek to jest to, a takie właściwości że to są gazy dymiące no to tu już myślę, że to jest takie tabelaryczne do, 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 do przeczytania dobrze, zobaczmy zobaczmy następny punkt, co tutaj mamy w punkcie szóstym, projektuje i przeprowadza doświadczenie pozwalające otrzymać tlen no, to tutaj napiszmy sobie reakcje, jakie można by tutaj zastosować. Ja tutaj jakieś cztery, powiedzmy, że zaproponuję. No i potem postaramy się to jakoś ubrać, jakąś z nich w schemacik doświadczenia. No i może tak, weźmy sobie najpierw reakcję rozkładu, reakcję rozkładu tlenku rtęci HGO. To jest rozkład termiczny. Powstaje tutaj 2Hg plus O2. Rozkład termiczny, mamy otrzymanie tlenu. Prościutka reakcja, łatwa do zrobienia. Tylko ta rtęć powstająca w postaci no, ciekłej i przy ogrzewaniu to ona jeszcze no, jest możliwe i parowanie. To taka trochę reakcja mniej może bezpieczna niż te następne. Potencjalnie mniej bezpieczna, no bo pamiętamy, że pary rtęci są szkodliwe i rtęca ma w sobie... No nie aż tak bardzo, ale pary rtęci to jest szkodliwe i tutaj e, e, ogrzewając tę rtęć powstającą choćby w probówce, no my, my jakoś zwiększamy jej parowanie, także e, raczej odradzałbym wykonywanie tego doświadczenia, jeżeli możemy zrobić inne. E, na przykład e, takie e, rozkład KMNO4, bardzo przyjemna i prosta reakcja, e, to jest też termiczny rozkład, tu zwróćcie uwagę, że to jest zawsze redox, bo jak wydziela się wolny tlen, no to musi być redox, prawda? I tutaj mamy rozkład, i tu powstaje K2MNO4 plus MNO2 i plus nasze O2, które właśnie chcemy, i tu jest potrzebna dwójka i reszta. Reszta się tutaj zgadza. Ciekawy redoksik, akurat ten, no bo tutaj tlen się utlenia z minus 2 na 0, a mangan się redukuje na 2 stopnie z 7 na 6 i na 4, prawda? W MNO2 jest 4 stopień utlenienia manganu, a w K2 MNO4 6, to jest druga reakcja. Całkiem prosta i, 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 bez, i tutaj już zdecydowanie raczej bezpieczniejsza niż ta pierwsza, no bo te produkty są stałe. I nic się sparowanie nie dzieje. Co tu jeszcze można by zaproponować? No można by rozkład wody utlenionej, taki jak oni tutaj. Oni tutaj zaplanowali H2O2. I tutaj mielibyśmy rozkład na H2O i O2. To też jest redoksik, bo zobaczmy, że tlen z minus pierwszego. I to też taki ciekawy redoksik z minus pierwszego. Część tlenu, jeden, jeden tlen się, no, część przechodzi na minus 2, a część na 0. Po jednym, oczywiście musi tak być, porówno, no bo tu jest jeden elektron w górę, jeden elektron w dół, i tu byśmy potrzebowali dwójkę, i tu dwójkę. Tutaj to już zachodzi pod wpływem, dobrze, na przykład tlenku manganu jako katalizatora. MNO2 tu by mogło służyć jako katalizator. Sama woda utleniona też się rozkłada, ale to jest nie, nie, taki szybki, nie taki szybki proces, więc do otrzymania tlenu, raczej się nie nadający, po prostu jest zawolny. No i dobrze, jeszcze jedna reakcja może. Rozkład również termiczny KCLO3 reakcja o tyle ciekawa, że bardzo wydajna, bo tutaj zobaczmy, że w pozostałych przypadkach mamy sytuację taką, że z. A tu jeszcze dwójeczka zginęła. Z dwóch moli substancji, z dwóch moli substancji, z których wychodzimy, mamy po jednym molu tlenu, a tutaj w tym przypadku z dwóch moli KClO3 mamy trzy mole tlenu. Także wydajniejsza ta reakcja tych pozostałych, jeśli tak na to spojrzymy. No i okej, okay. no i tak to, tak to można przeprowadzić. Znaczy, takie reakcje można tutaj zaproponować. A jak to przeprowadzić? No to weźmy sobie na przykład na tym termicznym rozkładzie KMNO4, bo to jest chyba naj. To jest chyba sposób naj, o tyle najciekawszy, że po pierwsze jest w miarę bezpieczny i KMNO4 jest substancją, która jest dostępna w praktycznie każdym laboratorium. Zostawmy sobie tą reakcję tutaj, którą będziemy robić. No, i tutaj schemacik do tego byłby banalnie prosty. Probóweczka. Tlen jest gazem, który w wodzie się bardzo słabo rozpuszcza, więc spokojnie możemy go tak zbierać. Tutaj oczywiście koreczek, rureczka odprowadzająca koreczek z rurką, i mamy tutaj KMNO4. KMNO4 i grzejemy, i mamy tlen. Otrzymanie tlenu, także schematik dosyć prosty. Tutaj przy tych schematach no, nie trzeba tu się bawić, w żadne statywy. Tutaj chodzi tylko o, o, o schemat, o połączenie. Korzystamy z właściwości tlenu, prawda? To, że jest nie że jest bardzo słabo rozpuszczalny w wodzie, stosunkowo, no tutaj to już mówiłem przy wodorze, tak, amoniaku byśmy tak nie otrzymali, bo on by się rozpuścił w tej wodzie, zanim by w ogóle pewnie te pęcherzyki dotarły do góry probówki. Ehm, dobrze, no to co, no to to by było tyle. To by było tutaj tyle w szóstym punkcie. Tlen otrzymany i reakcje jakieś zaproponowane były. Siódemeczka. Zapisuje równania reakcji otrzymywania tlenków pierwiastków o liczbach atomowych od 1 do 20, czyli od wodoru do wapnia bez sodu i potasu. Dlaczego bez sodu i potasu? No to już sobie wspomnieliśmy przy metalach. W reakcjach sodu, potasu z tlenem mogą powstawać nadtlenki i ponadtlenki. Więc dlatego pewnie jest to tutaj pominięte. No i bez gazów szlachetnych, to jest jasne. No to w, tu zajmijmy się tą pierwszą częścią, e, otrzymywanie tlenków, e, synteza pierwiastków z tlenem, to, to już te reakcje już były. Nie wiem, weźmy jakąś sobie jedną, C plus O2 daje CO2, oczywiście prościzna, tylko żeby to przypomnieć, no i na przykład MgO plus O2, e, znaczy Mg plus O2 daje 2MgO, no i tyle. Dobra, to już możemy przejść dalej na tym ten rozkład, tutaj o rozkład termiczny soli. Niektóre sole mają takie właściwości węglane, głównie, że będą się rozkładały. I na przykład dla węglanu wapnia byłby to rozkład na CO2 plus CaO to jest prażenie wapienia, metoda tutaj też z tej pod z podstawy można sobie te nazwy przypomnieć. CACO3 składnik skał wapiennych prażony. Powstaje CO2. Zobaczmy, że tutaj dwa tlenki powstają i to nawet te dwa, o które chodzi w tym, w tym zadaniu, znaczy w tym, w tym podpunkcie CO2 i CaO. CaO to było wapno palone, tak i ono z wodą dawało wapno gaszone, czyli wodorotlenek wapnia. No i rozkład termiczny, rozkład termiczny soli węglanów, tak by tutaj mógł wyglądać, ale nie tylko węglany, bo jeszcze na przykład termicznemu rozkładowi. Mógłby też ulec no, choćby azotan amonu, prawda? Azotan amonu. Tutaj powstają dwa tlenki i też akurat dwa te, o które by tutaj chodziło w tym podpunkcie, mieszczą się w tych, w ty, w tych widełkach liczb atomowych. Azotan amonu rozkłada się tu na tlenek azotu i wodę. Tak by też mogło, mogło być czyli rozkłady termiczne niektórych soli i rozkłady termiczne wodorotlenku, to tu też sobie ze dwa przykłady zróbmy. No to ten wymieniony CuOH2 razy wzięte, termicznie się oczywiście rozkłada na CuO plus H2O. Nie wszystkie wodorotlenki będą ulegały termicznemu rozkładowi, ale tutaj te niektóre, niektóre tak. I tutaj, no, te, które są wymienione, no to ulegają. Tutaj, ja myślę, żadnej znaczy takich, żadnej tutaj podchwytliwości w tym to przecież by nie było. No i jeszcze możemy sobie tu na przykład wymienić też, żeby zobaczyć tę ten, ten zależność wodorotlenek żelaza, który również się rozkłada termicznie na Fe2O3, odpowiedni tlenek. Skoro wodorotlenek żelaza 3, no to na tlenek żelaza 3 i plus H2O, i tu by była dwójeczka i tu trójeczka, tak by to też wyglądało, tlenek i woda w przypadku rozkładu termicznego tych tu przykładowych naszych wodorotlenków. Dobrze i co tu jeszcze mamy? Aha, wodorotlenki o liczbie atomowej i synteza, czyli to jest wszystko, co tutaj by mogło być jako przykłady. Oczywiście, że wszystkich tutaj substancji no nie, nie, nie będziemy, nie będę wypisywał, bo to też nie o to chodzi, żeby tutaj wszystkie możliwości, jakie tylko są i tych reakcji powielać, no to chodzi bardziej o, o, o przypomnienie sobie tych, tych zasad i tego, jak to wygląda na, na przykładach. Ósemeczka opisuje typowe właściwości chemiczne tlenków o pierwiastkach o liczbach atomowych od 1 do 20, czyli to już wymienione wcześniej Wodór i wapń, z pominięciem no, na pewno gazów szlachetnych, prawda? I jeszcze tutaj, oprócz tego, 24, 25, 6, 9 i 30, to sobie wypiszmy, jakie to są, bo to się nam tu za chwilę przyda. Czyli to jest od wodoru do wapnia, i te wymienione to jest jeszcze chrom, mangan, żelazo się można tego było oczywiście spodziewać. No i mieć oraz cynk. Także to jest ten zestaw bez oczywiście gazów szlachetnych, bez gazów szlachetnych i tutaj też ciekawostka jest. Nie mam pojęcia dlaczego to jest tak sformułowane, powiem szczerze. No bo zobaczmy, że typowe właściwości chemiczne tych tlenków, no to Pierwsza rzecz zachowanie się wobec wody, kwasów i zasad. I tutaj nam wycinają z tego tlenek glinu. Pewnie chodzi o te zasady, tylko i o tą amfoteryczność. Amfoteryczność glinu gdzieś tam była wcześniej. Ale no, chyba wycinają dlatego, że ten glin się pojawił wcześniej w tym punkcie o metalach, bo przecież wodorotlenek miedzi czy cynku też są amfoteryczne. I one, one też reagują analogicznie do wodorotlenku glinu. Także tu pewnie o to wycięcie nie chodzi o amfoteryczność, tylko o to, chyba że ten glin się pojawił wcześniej, no bo też tu się inne amfotery pojawiają. Weźmy sobie jakieś przykłady, zróbmy po jednym przykładzie, może na, na tlenek taki kwasowy, zasadowy i amfoteryczny. I jeszcze nie zapominajmy o obojętnym z tej grupy, tutaj jako przypomnienie. No i tak, niech będzie najpierw choćby tlenek, no na, na przykład tlenek obojętny o to jest CO, prawda? to jest CO, na przykład jest tlenkiem obojętnym, chyba najbardziej takim znanym, ale to też może być tlenek, czyli tlenek węgla 2, może też być tlenek krzemu 2, może być też tlenek azotu 1 na przykład, albo tlenek azotu 2. To akurat te by można było tutaj wymienić z tych, z tych, z tych w tej grupie, którą tutaj mamy, no tutaj jako przykłady jakichś tlenków obojętnych. One oczywiście z wodą, nie będą reagowały, z kwasami nie będą reagowały, i z zasadami też nie będą reagowały. Mogą się oczywiście te tlenki, w razie czego w wodzie, rozpuszczać i na zasadzie rozpuszczania gazu, tak jak na przykład gazy szlachetne, no jakaś tam rozpuszczalność mogłaby być dla nich. Ale to nie, to nie jest, roz, to jest roz, tylko rozpuszczanie wtedy bez reakcji, czyli bez zmiany pH, tak jak ma to na przykład miejsce w przypadku tlenków kwasowych. No, także obojętne, dobra, no to obojętnych za dużo to nie było. Kwasowe tlenki, kwasowe tlenki, no to weźmy sobie na przykład N2O5 jako przykład tlenku kwasowego. No, i taki tlenek kwasowy z wodą oczywiście będzie dawał odpowiedni kwas. To jest jasne. Tutaj jeszcze no, tlenki siarki, fosforu, też tlenek węgla, no, z tym kwasem węglowym to też liska sprawa, bo on no, jako H2CO3 zapisywany nie jest, tylko jako H2O plus CO2, ale na przykład z zasadami już ta kwasowość się pojawia i węglany jak najbardziej istnieją. Z kwasami oczywiście tlenek kwasowy nie reaguje, z kwasami on nie reaguje, a z zasadami będzie tworzył oczywiście sole KNO3. KNO3 z zasadami sole i wodę jako drugi produkt to jest nic innego jak jedna z metod otrzymywania soli. To jest metoda otrzymywania soli. Tlenek kwasowy plus zasada daje sól plus woda. Okay, no i w pozostałych przypadkach analogicznie. No tutaj, wzory kwasów i bezwodników, no tutaj są potrzebne, znaczy, bezwodnik, powiązanie bezwodnika z wzorem kwasu, żeby te sole stworzyć i tę reakcję napisać. Ok, no i mamy tutaj to jako przykład tlenku kwasowego. Weźmy sobie jakiś tlenek zasadowy z tej grupy. No to co może tam być zasadowe w tej grupie, no to może niech będzie CAO jako ten ostatni. Tlenek zasadowy z wodą będzie dawał oczywiście wodorotlenek zasadę, prawda, zasadę, no zasadę, bo wodorotlenek to nierozpuszczalny w wodzie by był i tlenek jako tako dający wodorotlenki, czy na przykład tlenek żelaza, czy tlenek miedzi z wodą by nie reagował, tylko te, no ale my tutaj nie mamy akurat wymienić tych tlenków. Do tej dwudziestki, a o tych, tych pozostałych sobie za chwilę powiemy. Ehm, w, tutaj mamy reakcję taką, tu nic więcej ciekawego dopisać się nie da, a oczywiście z kwasami e, by też reagowały te tlenki, z zasadami nie, no bo są zasadowe. E, z kwasami by reagowały, dając oczywiście odpowiednią sól plus wodę. E, to też jedna z metod otrzymywania soli. OK, no i teraz tlenki amfoteryczne, to może tu sobie jakieś dwa weźmy amfoteryczne tlenki, przypomnijmy i niech to będzie choćby, nie wiem, wspomniany już CuO i na przykład ZNO. To już nieważne. I teraz te tlenki z wodą nie reagują z wodą, amfoteryczne tlenki, ale reagują z kwasami. Reakcja z kwasami jest oczywiście reakcją taką, jak w przypadku tlenków Kwasowych, no bo one się tutaj, jak w przypadku tlenków zasadowych, przepraszam, bo one w reakcji z kwasami będą się zachowywały jak tlenki zasadowe. No to to jest reakcja, która wygląda tak, czyli daje sól plus wodę. Natomiast w przypadku, w przypadku zasad, no to ta reakcja. Będzie wyglądała następująco. Niech tu będzie na przykład NaOH. Tutaj jeszcze jest potrzebna do tego woda. No i powstają te związki kompleksowe. I w przypadku miedzi, może to być na przykład taki związek. I tu by musiała być czwóreczka. No bo tutaj nie ma też. Pamiętajmy, że nie ma tutaj nie ma redoksu. To nie jest reakcja redox. Tutaj ta miedź zachowuje swój drugi stopień utlenienia. No i teraz dwa plusy od miedzi, sześć minusów od OH. No to ten jon, ten jon tutaj co powstaje, to jest oczywiście CuOH6-2-, minus. 4-, minus, prawda? No bo tutaj jest 4-, minus. stąd te cztery sody. Stąd te cztery sody tutaj są potrzebne. No to jak już to napisałem, to już napiszmy to od razu jonowo. W tych, w tych pierwszych to tam nie ma wątpliwości, ale najpierw może zbilansujmy, tu jest potrzebna czwórka. Tu jest potrzebna czwórka, będzie to 4OH- plus H2O daje nam taki jon. Sód się tu oczywiście by skrócił w zapisie jonowym. Ok z tą liczbą, z tą liczbą koordynacyjną, czyli liczbą tych ligandów no to też sprawa wygląda różnie, bo tutaj cynk ma czwóreczkę, a na przykład chrom, miedź, to by zależało od stężenia tych jonów OH-, może być 4 albo 6, ale tutaj też w zadaniach, jak to się pojawia, to jest najczęściej to powiedziane wprost, na przykład napisz reakcję, wiedząc, że powstały produkt ma liczbę koordynacyjną 4 albo 6, no to wtedy dajemy tyle tych grup OH-, ile, ile jest, jest to podpowiedziane. Dobrze, no to to jest przykład jakiegoś tlenku tutaj amfoterycznego i weźmy sobie jeszcze jeden na przykład tlenek cynku ZNO no i on z kwasem z kwasem to będzie tutaj reagował tak standardowo, jak tylko można i z zasadą w sumie jako amfoter może dajmy tutaj KOH dla odmiany będzie reagował też analogicznie do miedzi. Tutaj damy mu tę liczbę koordynacyjną 4. I znów to nie jest redox. Cynk jest dwuwartościowy 2 plus. No więc ten cały jon będzie ten jon ten tetrahydroksocynkan będzie cały miał ładunek minus 2, 2 minus. I jeśli chodzi o reakcję jonową, to od razu też napiszmy. Tu dwójka jeszcze nie ma to, jak pisać najpierw produkt, a potem substraty. No ale w sumie chodzi tylko o całą postać reakcji. No i to by tak tutaj wyglądało w przypadku reakcji jonowej. Jeśli chodzi o inne jeszcze tlenki amfoteryczne, które tutaj by można było wymienić, ale też dla nich reakcji nie będziemy pisali, no to amfoteryczne tlenki to będzie też tlenek chromu 3. On też tutaj. On też tutaj by występował, będzie to tlenek glinu, będzie to też tlenek berylu, no bo beryl jest w tej drugiej grupie, ale on tam jest tym odmiencem troszeczkę i wykazuje te właściwości amfoteryczne. Będzie to też tlenek żelaza 3 i będzie to też tlenek miedzi to już go wymieniłem i jeszcze tlenek manganu 4 no to tutaj jako przykładowe jakieś amfoteryczne tlenki. Najistotniejsze, najistotniejsze to jest oczywiście glinu, em, miedzi, no i ten cynku, nie, i ten cynku to są te najistotniejsze. Te pozostałe, no ten chrom jeszcze może dobra, jeszcze może ten chrom, ale te pozostałe to raczej rzadziej spotykane. Dobrze, no to mamy to, mamy to, coś tu jeszcze zachowanie wobec wody kwasów zasad zapisuje odpowiednie równanie reakcji. Dobrze, no to to już sobie powiedzieliśmy. Zobaczmy, co jest w punkcie następnym. W punkcie następnym klasyfikuje tlenki ze względu. O, proszę, to już nam się w sumie, w sumie pojawiło to w międzyczasie no to już podział mniej więcej znamy, tak? Tlenki metali. Tych z pierwszej i drugiej grupy będą typowo zasadowe poza tym berylem. Tlenki niemetali będą kwasowe, z zastrzeżeniem, że mogą być też obojętne niektóre, to już też je wymieniałem wcześniej, a tlenki tych berylu, glinu, cynku, miedzi, chromu, żelaza, te, te, te wymienione będą amfoteryczne. No i teraz jeśli chodzi o przebieg doświadczenia, który, które pokaże nam charakter chemiczny, no to przebieg doświadczenia będzie dosyć prosty. Załóżmy sobie, że chcemy na przykład pokazać charakter chemiczny choćby tlenku glinu. Przedtem był glin i był miedź i cynk. No to teraz załóżmy, że chcemy pokazać charakter amfoteryczny tlenku glinu. No to mamy dwie probóweczki. Umieszczamy w nich tlenek glinu w obydwu Al2O3. No i do jednej dajemy roztwór HCl. A do drugiej dajemy roztwór KOH na przykład albo NAOH. KOH albo NAOH. I obserwujemy co się dzieje. Obserwacją by było roztworzenie tego tlenku, rozpuszczenie się osadu w obydwu probówkach. Tlenek glinu się w wodzie nie rozpuszcza, więc jakbyśmy nawet wcześniej nalali tam wody, ale to już tego byśmy w procesie nie pisali. To dla własnego sprawdzenia, jakby ktoś kiedyś miał okazję zrobić, można nalać wody, zobaczyć, o, faktycznie się nie rozpuszcza. Dolewamy kwasu, dolewamy zasady i to rozpuszczenie można zaobserwować. No i teraz odpowiednie reakcje na no to by było: oczywiście Al2O3 plus HCl daje nam H2O plus AlCl3, tu by było 2, tu by było 6 i tu by było 3. Tak, no i jak to udowodnić, że to się rozpuszcza? Oczywiście zapisać to w sposób jonowy. To jest Al2O3 plus 6H. Plus. Tutaj ten chlorek glinu jest rozpuszczalny, więc te jony by się skróciły. Te jony chlorkowe daje to 3H2O plus 2Al3. Plus. No i mamy rozpuszczenie w kwasie, mamy pokazane to reakcje, a w zasadzie. Wyglądałoby to analogicznie jak wyżej, jak to było, czyli weźmy sobie już od razu, może napiszmy to jonowo, albo nie, dobra, niech będzie taka i taka. Tam było KOH, tak, no to jest KOH plus H2O i powstaje nam, dla glinu może być 4 albo 6, no to załóżmy, że nie wiem, była informacja, że jest 4, że jest 4, no to jeżeli 4 to będzie K. Będzie jedno, bo zobaczmy, glin jest przecież plus 3, a my daliśmy 4 grupy OH. No to w takim układzie ten jon będzie jednoujemny. Jedno no i tu by trzeba dać dwójkę, bo są dwa gliny. To z automatu potrzebujemy 2 KOH. No i wody w sumie potrzeba 8. Mamy 2, czyli tu by jeszcze była trójka. Jakby to wyglądało jonowo. Johnowy oczywiście tlenek nierozpuszczany, nierozpuszczalny, 2 OH- potas się skróci, trzy wody i daje nam to dwa jony kompleksowe tetrahydroksoglinowe, czyli jest to tutaj OH4 I ten związek, który tu powstaje, to jest oczywiście tetrahydroksoglinian z potasu, tetrahydroksoglinian potasu. Dobrze, no to tu by było to: tutaj mamy 3, 6, 8, 8 i wodorów też jest 8, także się wszystko zgadza. Dobrze, no to ok, to to jest w sumie doświadczenie zaplanowane i klasyfikacja w tym i w tym poprzednim punkcie też gdzieś tam była wymieniona. I dziesiąty punkt klasyfikuje poznane kwasy ze względu na ich skład, tlenowe, beztlenowe. No to szalenie jest skomplikowany podział, chyba nie musimy tego tłumaczyć, czym to się różni. Moc i właściwości utleniające. No to tu sobie możemy przypomnieć, gdzie to sprawdzić, żeby to było jasne. I oczywiście tak, moc kwasów, moc kwasów, to my sprawdzimy w tabeli, w tablicy ze stałymi dysocjacji, i już, proszę bardzo, ją tutaj pokazuję. Sprawdzimy to w tabeli ze stałymi dysocjacji i kwas, który ma wyższą stałą dysocjacji będzie kwasem oczywiście mocniejszym. I jeżeli tutaj mówiliśmy przed chwilę temu porównując te wodorki, mówiliśmy o tych tutaj wodorkach, zobaczmy, prawda, o tym szeregu. No i tutaj ewidentnie widać, że te stałe desocjacji rosną w dół, bo dla HF-u jest to pamiętajmy, to ważna rzecz jest Zawsze porównujmy najpierw wykładniki potęg, to co tu jest, a później dopiero, dobra, coś tak napisałem, że nie widać, ale zawsze porównujmy wykładniki potęg, tak? To tutaj z tym, z tym, a liczby dopiero później to, co stoi przed. No bo tutaj moglibyśmy pierwszy rzut oka na te pierwsze 4 o, ten pierwszy jest największy, bo 6,3. No nie no nie, to nie. Największy jest HI, no bo ma 10 do 10. Więc najpierw porównujemy zawsze wykładniki potęg, a później dopiero te liczby przed, jeżeli wykładniki są, wykładniki są takie same. Jeżeli są różne, no to już nie mamy co porównywać, bo to jest akurat tak zapisane, że, że nie ma co porównywać. Jeżeli jest taka tabela, gdzie to nie jest w tej postaci, że jest jedna cyfra przed przecinkiem, no to wtedy trzeba to oczywiście porównać troszeczkę, doprowadzić do takiej formy, żeby to było łatwiejsze do porównania. Najlepiej jedna cyfra przed przecinkiem i wykładnik odpowiedni. Więc zawsze to najmocniejszy jest tutaj w tym akurat HI ewidentnie. I zobaczmy, że on jest o trzy rzędy wielkości mocniejszy niż HCL. A przecież HCL już jest mocnym kwasem. A HI jeszcze trzy rzędy wielkości mocniejszy. A HF tu przy nich wygląda blado. słabe Słabeuszek to jest. 10 do minus czwartej, ale to jest przecież jedyny z takich tutaj kwasów, który rozpuszcza szkło. Zobaczmy, rozpuszcza szkło, trawi szkło. A mimo, że jest taki słaby, więc to, nie, to, że jest niska stała dysocjacji, to nie znaczy, że kwas jest jakiś niebezpieczny i nie ma żadnych właściwości, no to tak w cudzysłowie, powiedzmy, rozpuszczających. HF ma i to, i to ma dosyć duże, na przykład do szkła, czego nie robią te pozostałe. Więc tutaj stała dysocjacja oczywiście opisuje tylko równowagę reakcji dysocjacji równowagę reakcji dysocjacji. No, i też to, to moc, moc w tym rozumieniu. Czyli tak, no klasyfikacje na tlenowe, beztlenowe, no to już, to już powiedzieliśmy tutaj, to jest jasne, te tlenami są tlenowe. Natomiast mocne, słabe, no to mamy tutaj po stałych. Wysokie, stałe to są kwasy mocne, niskie, stałe to są kwasy słabe. I przecież tutaj większość tu jest słabych kwasów, w tej akurat tabeli, no bo zobaczmy, że większość tych kwasów ma stałe dysocjacje z wykładnikami ujemnymi. Gdzie jest granica? No możemy przyjąć, że to 1 jest granicą, ale to też jest jakaś kwestia tutaj umowna. Zobaczmy, że kwas HNO3 on wcale nie ma za wysokiej stałej dysocjacji, bo HNO3 ma stałą dysocjacji 27,5, to jest w 25 tutaj stopniach, czyli jakbyśmy to zapisali tak wykładnikowo, no to byłoby 2,75 razy 10 do pierwszej. To nie jest wcale za wysoka stała. Ona jest no większa od 1, ale zauważalnie, ale to nie jest jakaś gigantyczna, stała. A przecież HNO3, no, ma specyficzne właściwości. I choćby też jest kwasem, no, jest też kwasem uważany za kwas mocny, ale też te właściwości utleniające jego powodują, że on jest. Tym bardziej niebezpieczny i też może powodować jakieś zachodzenie jakichś procesów, których na przykład nie jest w stanie zrobić HCL, jak, cho, jak, jak choćby rozpuszczanie miedzi, prawda? E, więc tak jak już, to jest tak jak z tym HF-em: ta stała dysocjacji to nie wszystko. Jeżeli ona nawet nie jest za duża, to nie znaczy, że kwas nie ma jakichś cech, które wyróżniają go na tle, na tle pozostałych. E, ale podział na mocne-słabe to jest na zasadzie po prostu porównania. Stałych dysocjacji. Okej, okay, no to tu mamy, tak? Wysokie, stałe, niskie, stałe. I co tutaj jeszcze w tym punkcie było? Zobaczmy. Klasyfikuję. A, właściwości utleniające. Ok, no to jeszcze jakie są kwasy utleniające? sobie tutaj wypiszmy, bo tego tutaj nie znajdziemy w, tym, na, 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 na tym, w tej tabeli. Kwasy utleniające, jakie trzeba by było znać, to chyba gdzieś to też wcześniej już podało, coś mi się wydaje. To jest oczywiście HNO3 stężony, HNO3 rozcieńczony. Tutaj dla miedzi też pisaliśmy te reakcje w zależności od tego, czy on stężony, czy rozcieńczony, to powstają różne tlenki azotu, kwasy utleniające. I jeszcze jeden, i jeszcze jeden, to jest stężony H2SO4 on też ma właściwości utlenia... stężone, też ma właściwości utleniające. Te trzy myślę, że wystarczą, bo tutaj żadnymi innymi się nie spotykamy w zadaniach. Raczej także te kojarzmy, że są utleniające. Dwa w sumie kwasy, jeden w zależności od stężenia. A na przykład HCl, HBr, HF to nie są kwasy utleniające. Przez to na przykład no, reagują, nie reagują z miedzią, prawda? reagują z innymi metalami nawet aktywnymi, tak jak na przykład magnez czy cynk reagują tak jak klasyczny metal z kwasem sól i wodór. A te, no, te niekoniecznie, prawda, z miedzią reagują. Pisaliśmy to, no i choćby z tymi metalami aktywnymi też mogą reagować bez wydzielania wodoru, to też te reakcje gdzieś tam wcześniej padły, na przykład gdzie powstaje azotan amonu, prawda? Okej, okay, no to dobrze. No to mamy to Mamy to, moc kwasów, i jeszcze tutaj został nam punkt 1, i to jest punkt, chyba, os, podpunkt ostatni w tych niemetalach. Opisuje typowe właściwości chemiczne kwasów, w tym zachowanie wobec metali, tlenków metali, wodorotlenków, soli, kwasów, itd. itd. Część reakcji tu już nam padła, część rzeczy, no choćby w wymianie tych kwasów, to już tam o kwasach jakieś było powiedziane, ale co by tutaj trzeba było powiedzieć jeszcze. Otóż tak. Właściwości to, to nie. Zachowanie wobec metali padło. Już nie raz omijamy to. Tlenków metali też pokazywaliśmy. Kwasy będą reagowały z tlenkami zasadowymi i amfoterycznymi w sposób pokazany wcześniej. Wodorotlenków, reakcje zobojętniania, no to tutaj chyba nie musimy tego pisać. I soli kwasów o mniejszej mocy. O, to można, to można sobie przypomnieć, bo to trochę rzadziej spotykane. Tutaj po prostu korzystamy i pamiętać musimy o zasadzie, że kwas mocny wypiera kwas słaby z jego soli. Kwas mocny wypiera kwas słaby, i tak można porównywać moce kwasów. No i załóżmy sobie na przykład, że chcemy porównać moc H2SO4 i HCl. Chcemy zobaczyć, który jest mocniejszy, a nie mamy na przykład w tabeli, w tabeli nie mamy możliwości tego sprawdzić. No i żeby to zrobić, o, i jeszcze dajmy może trzeci, dajmy jeszcze trzeci. H2CO3, bo często są po trzy te zestawy. No i teraz jak to zrobić? No, przeprowadzamy to w sposób następujący. Tu już może nie będę rysował tych probówek ani niczego, tylko napiszę reakcję o jakie chodzi, bo tutaj nie ma za dużo rysowania. Probówka z tym co reaguje, i patrzymy, czy zachodzi reakcja, czy nie. Jak to tutaj należy zrobić? To jest analogiczna sytuacja do tego, co robiliśmy w punkcie bodajże. Tym, gdzie trzeba było sprawdzić, co jest najbardziej reaktywne, J, Brom czy chlor, tam parę punktów wcześniej. To jest analogiczna sytuacja. No i na przykład, żeby to porównać, to musimy przereagować. Musimy dokonać takich trzech grup reakcji. Pierwsza sprawa, HCl przereagowujemy z jakimś siarczanem, na przykład z Na2SO4, z solami tych kwasów, z którymi mamy to porównać. No i przereagowujemy na przykład z jakimś węglanem. Obojętnie z jakim, jeżeli to mamy zrobić, to się nie silmy tutaj na jakieś wymyślne. Bierzmy najprostsze. Tak samo jak mamy sprawdzić e, amfoteryczność, nie silmy się na jakieś kwasy nie wiadomo jakie. Bierzemy HCl i tyle. Nie bierzmy HNO3, bo ten utleniający to tam czasami nie ma co. HCl bierzmy. E, m, I co jeszcze? A do zasady bierzmy NaOH i już. A tu na przykład sole sodowe. No, i teraz co się tutaj okazuje? No, tutaj będą zachodziły reakcje, i też prawda jest taka, że jak my planujemy to doświadczenia, to przecież my go nie zaplanujemy, nie wiedząc, jaki on ma wynik. Więc no, tutaj um, trzeba już wcześniej wiedzieć, zanim to się napisze, co tutaj zachodzi. Um, a jeżeli mamy problem z jakąś obserwacją, czy coś nie do końca wiemy, to zawsze dobrze jest od tej reakcji za zacząć, mimo że w tych, um, w tych zadaniach. To zwykle jest schemat, prawda? Odczynniki, jakie, jakie odczynniki, schemat, obserwacje i potem ewentualnie są reakcje. Jak zapiszemy najpierw reakcję, to, to wtedy nam się ta obserwacja może jakoś nasunąć. No i tutaj jakie reakcje będą zachodziły. W pierwszym przypadku się nie dzieje nic. A to, że się nie dzieje nic, to byśmy musieli sprawdzić jednak albo z naszej wiedzy o tych mocach, albo e, sprawdzić e, sobie w, w, ta, w tabeli. No, bo tutaj podchodzimy do tego, że my sprawdzamy doświadczalnie, my to mamy zaproponować, bo możemy też mieć sytuację odwrotną, i taka gdzieś się tam kiedyś trafiła wcześniej, że w jakimś zadaniu kojarzę, chyba nawet na próbnej maturze, że doświadczenie już było, i po prostu my mieliśmy zinterpretować. No, i wtedy było wiadomo, co reaguje, a co nie reaguje. To jest nawet trochę łatwiej. Kwas mocny zawsze wypiera kwas słabszy z jego soli. W pierwszym przypadku reakcji żadnej nie będzie tu u nas, no bo HCl jest słabszy od H2SO4. Natomiast w drugim przypadku reakcja zajdzie jak najbardziej. E, powstanie tutaj NaCl, powstanie tutaj H2O i powstanie CO2, ten hipotetyczny H2CO3, prawda, wyparty z jego soli. E, jaka tu będzie obserwacja? No ewidentnie obserwacją będzie powstawanie pęcherzyków gazu, bo tutaj powstaje CO2 e, i powstaje, tu, powstają tutaj pęcherzyki gazu, e, gaz bezbarwny. No, bezwonny, no, wiemy coś o nim, możemy coś im napisać. Wystarczy, że powstają pęcherzyki gazu. Mamy udowodnione i tu pokazaliśmy sobie co: tu pokazaliśmy od razu, że HCl jest mocniejszy od kwasu węglowego, bo to jest przecież sól kwasu węglowego, prawda? A słabszy od kwasu siarkowego, bo to jest z kolei sól kwasu siarkowego 6. No i to by była jedna, jedna grupa reakcji. No i teraz jeszcze by nam przyszło, trzeba było porównać. H2SO4 z węglowym, no ale możemy jako drugą, tutaj, drugą reakcję zaproponować, drugą grupę reakcji, reakcję H2SO4 z jakimś chlorkiem, na przykład z chlorkiem sodu i reakcję H2SO4 z jakimś węglanem. No to też się nie wysilajmy, weźmy węglan sodu. I tu akurat te reakcje dwie będą zachodziły, bo ten kwas jest przecież mocniejszy od tych obydwu. No i w przypadku pierwszym będzie powstawał oczywiście siarczan sodu i będzie powstawał HCL w postaci gazowej, on jest wtedy wypierany z, z tego z, 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 powstaje jako gaz, to się wtedy pieni. Tutaj możemy spokojnie, spokojnie suchy NACL zalewać H2SO4. Ten węglan też bo tam będzie widać, bo przecież my ciecz dolewamy, to widać, że powstaje gaz. To się po prostu pieni, to się pieni. W tym poprzednim też tak można by, by powiedzieć, że to się pieni, powstaje jakiś gaz. O tej reakcji jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, jeśli to nie padło gdzieś wcześniej, to jest reakcja dosyć niebezpieczna. To jeszcze dwójka. Jest niebezpieczna, bo zobaczmy, że my z dwóch substancji, no H2SO4 NaCl, otrzymujemy, HC, otrzymujemy chlorowodór, gaz, który może się, jeżeli tego nie zadbamy o to, może się wydzielać do otoczenia wokół nas, a HCl jest bardzo szkodliwy. Więc z takim czymś też, też trzeba uważać. A te substancje to nie są jakieś substancje rzadko spotykane. W laboratorium to każdym to praktycznie jest. No, to jest też to też pokazuje, że w takiej praktyce laboratoryjnej nie można mieszać sobie dwóch pierwszych lepszych rzeczy i patrzeć, co się dzieje tak bezmyślnie. No, to trzeba troszeczkę pomyśleć. Jak coś oczywiście prowadzimy, jakieś swoje prace badawcze, no to mieszamy różne rzeczy i, i, i patrzymy, co się dzieje, tak trochę mówiąc kolokwialnie, no ale to w mniejszej skali z zabezpieczeniami, a nie że sobie bierzemy dwie rzeczy i bum, pomieszamy e, i może się nic nie stanie. E, dobrze, tu mamy to, e, też e, i w drugim przypadku, czyli też by było pienienie, tu byśmy zaobserwowali pienienie, wydzielanie się gazu. A w drugim przypadku reakcja byłaby analogiczna do tego co było przed chwilą. też powstawałoby H2O i CO2 i też tutaj mielibyśmy wydzielanie się gazu, pienienie się. To też pokazuje, że H2SO4 wyparł kwas węglowy z jego soli. Jeżeli na przykład by jakieś inne też były kwasy słabe, tutaj byśmy mogli spokojnie zamiast kwasu węglowego dać na przykład kwas octowy, też by mógł być. Wtedy oczywiście ten kwas octowy też jest słabszy od tych dwóch z górnego wiersza. Kwas octowy nie jest gazem, więc tu byśmy nie, nie obserwowali może wydzielenia się gazu, ale kwas octowy ma charakterystyczny zapach, mielibyśmy charakterystyczny zapach octu. Na przykład, tak by to też można było sformułować. No i dobrze, tutaj par tych kwasów może być wiele. Może być wiele tych par, tu jakieś przykładowe nam wystarczą. Ok, no to to by było tyle. To by było tyle, jeśli chodzi o punkt ósmy i niemetale. Bardzo dziękuję. W następnym podejściu zaczynamy organy. Pozdrawiam serdecznie.